Bohater meczu, absolutny, niewiarygodna historia zupełnie. Na pierwszej liście powołanych nie ma nazwiska Damian Szymański, później się pojawia, dziś nie ma w wyjściowym składzie, później pojawia się na boisku i takie zakończenie. Gdyby to był film, to byśmy uznali, że scenariusz jest mało wiarygodny. No dokładnie, jakoś jeszcze w poniedziałek to było, byłem jeszcze w Grecji i tak jak mówię, trenowałem normalnie w klubie, dostałem powołanie, dostałem tak zwane dowołanie. Cieszę się, że udało się tak zagrać i z San Marino i w dzisiejszym meczu. Dziękuję bardzo trenerowi, bo to on mi daje szansę i jestem szczęśliwy. Jeden z najpiękniejszych, a może najpiękniejszy jak na razie moment w karierze? Tak, jak do tej pory na najważniejszy chyba gol w mojej karierze, także cieszę się z tego bardzo. To jest też zarazem z takiej indywidualnej perspektywy twojej, myślisz, taki klucz do tego, by w tej kadrze być dłużej, by być ważniejszym elementem? Chciałbym, no każdego dnia ciężko pracuję na to i mam nadzieję, że uda mi się w jakiś sposób też przekonać trenera do tego, żebym dostawał kolejne szanse. Cieszę się teraz chwilą, cieszę się tym, że spełniłem marzenie z dziecięcych lat, także naprawdę jest to niesamowity moment. Z kolei z punktu widzenia całej drużyny chyba też to może być taki moment przełomowy, kiedy to wszystko zaskoczy, no bo przekonaliście się, że właściwie nie ma dla was rzeczy niemożliwych. No dokładnie, jak widać nie ma. Uważam, że mieliśmy w pierwszej połowie bardzo dobrze to wyglądało, w drugiej były pewne momenty, gdzie Anglia przycisnęła, ale jednak udało nam się strzelić wyrównującego gola, ale też mieliśmy szansę, bo cisnęliśmy od pewnych momentów ich. To jeszcze tylko pytanie o siły, bo jak patrzyliśmy z boku, to wydawało się, że w drugiej połowie troszkę zaczyna ich brakować po tym, jak wyszliście niesamowitym pressingiem bardzo agresywnie przed przerwą, to że w drugiej połowie tych sił jest troszkę mniej. To tylko było takie złudzenie, czy rzeczywiście no czuliście? Tak dokładnie, no, tempo było meczu wysokie, no, trzeba było jakby się dostosować do tego, ale myślę, że daliśmy radę i że było całkiem dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.